Trochę przez las przejdziemy i pójdziemy w inną miejscówkę. Ptaszki śpiewają, zobacz jak fajnie. A my idziemy w inną miejscówkę. Pójdziemy tu na płycie głównej, na głównym zbiorniku, zobaczcie. Więcej wędkarzy, dwóch, czterech tam widzę z przodu. Zobaczymy. Na głównej płycie zobaczymy, co będzie się działo. Tutaj może dwie dziury zrobimy, poprawimy. Mamy tu jedną. I tu drugą. Na razie te dwie dziury. Dobra, mamy murmyszkę. Trzy ochotki. Zobaczymy. Tu będzie około 2 metrów. 2,20 może przy brzegu. No ale zobaczymy. Co tutaj jest grane? O, już było wskazanie. I mamy, drodzy Państwo, garbuska. Widzicie, nieduży, ale skusił się, więc wraca i zobaczymy, co i jak dalej. Może jakiegoś ładnego, przynajmniej wymiarowego złowimy. Zobaczymy. Jest, drodzy Państwo, bardzo ciepło. Ja, zobaczcie, rozpiąłem się, jedną ściągnąłem, drugą rozsunąłem i tylko jestem w koszulce, bo tak ciepło, tak ciepło. Słoneczna, piękna pogoda, jak widzicie, na zbiorniku. I cóż można chcieć, wędkujemy dalej i jest pytkę. Podsypamy było trochę, to zobaczymy, co ona spławi. Uda się złowić, ale jeszcze jedną dziurę wywiercę. Wiercimy trochę dalej. Zobaczymy tutaj. Tutaj już były dziury. Tu było nęcone. Zobaczcie, kasterów pełno. To poprawimy.
poprawimy tą. To wszystko wczorajsze, po weekendzie. No i poprawimy te dziury. I zaraz tutaj przeniesiemy się i tutaj zobaczymy co i jak. A na razie przy brzegu, tu gdzie zanęcone. Więc tak to leci. Nic dodać, nic ująć. Same maluszki. Nic na to nie poradzimy. Czy bliżej brzegu, czy dalej od brzegu. Same małe prytki. No ale wędkujemy, zobaczymy. Może jakiś fajny uda się, fajnego jakiegoś złowić. Więc machamy dalej i odpoczywamy, wędkując na świeżym powietrzu. Jest cieplutko, pięknie. Ktoś tu kasterami nęcił wczoraj, bo pełno kasterów. Może za białą rybą, za leszczem, nie wiem. Nic ciekawego, drodzy Państwo, nic. Tylko pogoda dopisuje i jest w pytkę bajecznie. Zobaczcie sami, bajecznie. Cieplutko, pięknie. Spróbujemy w tej dziurze, co nęciłem, co przepuszczałem, trzymałem spławik. Zobaczymy tutaj co jest, czy jakiś okoń, czy coś podeszło. To jest ta dziurka, którą zanęciłem. Zaraz pójdziemy dalej. Jeszcze kilka dziurek. I będziemy jechać na Kielce. Odpoczynek fajny. I tak to się prezentowało. Najważniejsze, że nie na zero. Jakieś rybki były.
ale jak jest ciepło, drodzy Państwo, to rybka nie chce współpracować. Zimową porą najlepiej to trafić w miejsce, porę na rybki, a to łowienie z marszu, widzicie, dziura za dziurą i nieduże rybki, i to nie za często. Ale pogoda piękna, ciepło, fajnie. I zaraz zawijamy się dalej. Idziemy po resztę swoich rzeczy. Zobaczymy tutaj. Zrobimy teraz tak, weźmiemy drugą wędkę, założymy kiwoczek i postawimy ją i z dna teraz w ten sposób i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś rezultat. Więc odpinamy. Założymy, tak jak mówię, większy kiwak. Nawet tu na dół. Okej. Teraz haczyk. Śruciną przełożymy przez kiwak i w tej pozycji to będzie. Weźmiemy trochę wyżej. Zaciśniemy delikatnie śrucinę na mały hak. Założymy ochotkę, pinkę raczej. Ciepło się zrobiło bardzo. Założymy jedną pineczkę. Haczyk 18. Czerwony. Jedną pinkę. I tak to się będzie prezentował. Teraz wystarczy, że spuścimy, bo tu wczoraj ktoś nęcił, widzę. Spuścimy to, hamulec popuścimy. Ok, postawimy. Pociągniemy do góry.
cofniemy kiwaczek. O, i w tej pozycji będzie. W razie brania na dół pójdzie i zobaczymy. Niech sobie stoi teraz w tej pozycji nasza wędka z przynętą na haku i z jedną szuciną. W razie brania będzie odjazd, a teraz jest tuż. Szucina leży tuż nad dnem i na krótkim odcinku leży nasz robaczek. Ktoś tu nęcił, więc ja też podsypę resztę, co mi zostało. Nie jest głęboko. Sypniemy trochę towaru. Okej. Niech sobie stoi. A więc kiwaczek na tamtą obserwujemy. Nic. A tutaj spróbujemy coś wyrwać z tego otworu. Zobaczymy. Z 15 cm, drodzy Państwo, tego co jest zamarznięte, to jest to wszystko, co odtaiło i przez noc zamarzło, bo widać po śladach nawet, zobaczcie, ile wody było. I to teraz wszystko topnieje, więc około 15 cm jest lód właściwy, 18, a resztę to co stopniało i przymarzło, więc dlatego tak wydaje się lód gruby około 30 cm, a w rzeczywistości to wszystko to, zobaczcie, odchodzi. Widzicie? I właściwy lód dopiero jest pod spodem. A tak to wszystko to, co przez noc przemarzło, co odtaiło przez te ciepłe dni, to widzicie, tak to się prezentuje. Trochę popłoszyłem tutaj, dziurkę zaraz zmienię, ale jak widzicie sami, zobaczcie, właściwy lód jest pod spodem. Grubość gdzieś 18 cm, dobrze, a 10-8 cm to jest ta warstwa, która jak jest ciepło, odtaiła i teraz odtaja i wydaje się, że 30 cm grubość lodu, ale to jest z tym lodem, co teraz pokazałem. Właściwa grubość lodu to jest około 18 cm. To i tak gruby lód. Jest pięknie. Wędkujemy jeszcze przez jakiś czas i zobaczymy jeszcze kilka tu dziur, co i jak. A na tą chwilę tutaj nic. Kiwoczek jak stał, tak stoi. Niech stoi. A my wędkujemy dalej, jest pytkę.
cieszy. Każda rybka złowiona zimową porą spod lodu cieszy. Szkoda, że nie duże, ale cieszą. Więc zobaczymy dalej, co i jak. I wędkujemy. Ale jest pięknie, słonecznie, pięknie. Ślicznie. Piękna tafla lodu, skuta. W ogóle nie wydeptane tutaj, tylko przy brzegu wszystko. No i ryby takie, jakie biorą, jak widzicie sami. Do tego otworu wziąłem dwie wędki z dwoma murmyszkami. Najpierw jedną, zaraz przepuścimy stereo drugą i zobaczymy. A tam jak sobie stoi. Ale widzicie, jakie rybki. Mały okoń, jazgarz. Nic konkretnego, nawet żadnej wymiarowej ryby. I co mamy? Pierwszą białą rybę. I na mały jazik. To jest nie płotka, tylko zobaczcie, mały jaś. Mały jaś, który skusił się na naszą murmyszkę. Branie delikatne i teraz naszego małego jazia wypuszczamy. Płyń, jaź ma wymiar ochronny 25 cm, a to maluszek, no ale cieszy, jest w pytkę.
mamy coś większego, żyłka 0,8. Musimy rybę trochę wymęczyć. I mamy już ładną jazię. Nic dodać, nic ująć. Więc machaj, będą ryby, będą. Więc odpinamy naszego jazia. I pójdzie do innej dziury. Zobaczcie, jaki ładny. Płyń. Baja. Teraz ta dziura, tu już będzie bliżej, to płycej. No ale odpoczywamy, wszystko teraz topnieje. Ale ciepło, ale ciepło, ale piękna pogoda mi dopisała, drodzy Państwo, naprawdę bardzo pogoda dopisała na dzisiejszy poniedziałkowy wypad na ryby. Jakieś rybki dopisały i niedługo będziemy kończyć, ale odpocząłem, drodzy Państwo, odpocząłem łowiąc spod lodu. I drodzy Państwo, ostatnia dziura, którą teraz sprawdzę i pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Więc zobaczymy tu, w tym przeręblu. Ustawimy tylko zmianę murmyszki. Teraz taką różową kulkę. Zobaczcie, taka różowa kuleczka. I zobaczymy, czyli ostatni przerębel i pomału będziemy kończyć dzisiejszy wypad. Dwie białe ryby, ale tak to przeważnie drobny jazgacz i mały okoń. I teraz zmiana murmychy, czyli wędki z murmyszką. I zobaczymy. Zobaczymy. Co i jak, więc machamy. I zobaczymy, czy nam ten kolor murmyszki coś przyniesie. Dobrze, drodzy Państwo. Kończymy tą imprezę na dzisiaj. Starczy i zawijamy się do domu. Więc drodzy Państwo, widzicie jeszcze słonko wysoko, ale postanowiłem już zakończyć dzisiejsze wędkowanie. Oto w tym miejscu na spławik z gruntu nie doczekałem się brania, dlatego że mniej więcej nie pilnowałem. Robaki oszamane cały czas były
może i doczekałby się brania z tym, że musiałby pilnować, a ja nie pilnowałem, tak jak widzieliście to na moim filmie, i dlatego nie doczekałem się brania ryby, czy to z gruntu, czy na spławik. Więc leciało to tak, jak wam pokazałem. I teraz czas zawijać się, zabierać swoje zabawki. Zobaczcie, wszystko już teraz odtaja. I później ta warstwa, później wszystko znów zamarznie. Więc zabieram swoje zabawki. Pakuję się i zawijam się do domu. Więc drodzy Państwo, korzystając z okazji, chciałem wszystkich swoich widzów i nie tylko pozdrowić. I tak to leciało, jak pokazałem to na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i do następnego. Siema Pyza. Nic dodać, nic ująć. Siema Narka. Do następnego wypadu. W moim wykonaniu. Siema!